Rycerz i igła. Rycerz tak? i igła, tak. Nasz poeta Czarek. No ale wiesz, wyglądam jak... No, dobrze, dobrze wyglądasz, ale recytujesz pięknie. No jak? To słuchamy, słuchamy. To zaraz, od początku? Tak jest. Dobrze. Rycerz i igła. Rzecz miała miejsce w czasie epidemii, hucpa wirusa kłamliwej pandemii. Z przeziębienia zrobiono COVID-a, co w rządach nad światem Żydom się przyda. Był sobie rycerz waleczny i srogi, więc inni trwożnie schodzili mu z drogi. Bo na turniejach nie było od niego, w szrankach na kopie rycerza lepszego. Kochał huk armat i odgłos oręża. Dzielnie bił wroga i zawsze zwyciężał. Gdy niegdyś zamek moc wrogów obległo, od jego miecza 100 wojów poległo. Kiedy wojaczkom powracał strudzony i stawał dumny, na moście zwodzonym, na murach grzmiały salwami armaty, to na cześć jego wznoszono wiwaty. Uśmiechów damom woi nie żałował, bo w zbroi pięknie się prezentował. Zbroja się lśniła na nim wzorowo, z wyjątkiem kroku, gdzie było brązowo. Tardza brązowa z takiej przyczyny, że zbroję zżerały rycerskie szczyny. Bo choćby trząchał rycerz ze znojem, to kropla szczochów wpadała w zbroję. Wymyślił parchaty światową zarazę i wszystkim gojom wierzyć w nią każe. Wprowadził terror namordnikowy i kłamstwa wpaja w gojowskie głowy. W grodzisku gawieć zamaskowano. Maska to bowiem atrybut barana. Lecz rycerz ma w hełmie ruchomą przyłbicę. Z zakrytą gębą przemierzał ulicę. Rycerz się nie bał strzał, halabardy. Taki zeń wojak był mężny i hardy. Lecz kiedyś rycerz nasz przeżył katuszek, bo w bitwie ranny raz został paluszek. Błękitna cieknie krew z palca rycerza. Medyk w te pędy do niego więc zmierza. I pielęgniarka w doktorach na ślady, bo choć woli dzielny, jest słaby i blady. Z apteczki siostra wyjmuje bandaże, a medyk zastrzyk jej robić już każe. I teraz rycerz, choć chłopem był wielkim, zemdlał na widok malutkiej igiełki. Bo choć ta igła jest mniejsza od mieczy, to może zakończyć żywot człowieczy. Rycerz nasz wiedział, co zastrzyk ten znaczy, bo wymyślony przez Żydów bogaczy. Ampułka zawiera formaldehydy, metale ciężkie i inne ohydy. Jest to trucizna z powolnym działaniem. Tak ludzkość mordują masońscy dranie. Rycerz nasz leży omdlały w zbroi, by go zaszczepić, konował się dwoi. Siostrzyczka też czyni cuda nie wida, bo głupia wierzy w jakiegoś COVID-a. Chce ściągnąć portki stalowe rycerza i wszczyknąć szczepionkę w dupę zamierza. Ciało rycerza w zbroję zakute, ledwo
łatwo nie przyjmie szczepionki zatruty. Wtem rycerz się ocknął, czując się zdrowy, i mieczem odciął medyczne dwie głowy. Zrobiono trupom medyczne dwie sekcje, no i stwierdzono COVID-a infekcją. Nieważna była głów amputacja, COVID to przecież jedyna racja. Tu, jak widzimy, jasno wynika, że najważniejsza jest statystyka. Rycerz zachować ma tajemnicę i nie może wychodzić on na ulicę. Musi polubić ciszę domową, bo kwarantannę ma covidową. I teraz przyszła straszna ta chwila, bo musiał z przymusu iść do cywila. Nie chciał szczepionki, więc nie ma roboty. Popadł wnet w nędzę, ma same kłopoty. Teraz, gdy gawieć otumaniona, musi być cała wnet zaszczepiona. Szczepionka ma tylko jedną wszak rację. Rozpocząć światową depopulację. A teraz posłuchaj mnie, mały smyku. Unika jak ognia wszelkich zastrzyków. Masz gryźć i kopać, używać siły. Wycie kurwiska nie zaszczepiły. I teraz, lecz kiedy cię zwiążą, zakują w kajdany, zapamiętaj, szczepionce cię damy. I jak rycerz, gdy śmierć zajrzy ci w oczy, poderżniesz gardziołka i nikt ci nie skoczy. Koniec. To jest jedno z pozycji z ostatnich, powiedzmy, wierszyków naszego Cezarego Tarkowskiego. Natomiast jest 39 książek. 39 książek, między innymi właśnie List Barnaba, To, co bywało gorzej, bywało śmieszniej, no i jeszcze wiele wydarzeń. Życzę mi długiego zdrowia i ciągłego pisania po prostu. I trzeba zajrzeć do bloga. Jak się nazywa blog twój? No, Cezary Tarkowski. Dyżurny psychiatra kraju i to i każdy znajdzie. Rzeczywiście dyżurny i rzeczywiście psychiatra. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dzięki ci. Yeah.